odpuszczasz sobie, ale też fantastycznie pokazujesz granice. Nawet jak jest jakaś nieprzyjemna sytuacja i kilka dni temu napisałaś na ten temat pewien post, że media przekraczają granice, że paparazzi spotykają cię w sytuacjach, które niekoniecznie są dla ciebie miłe, bo są po prostu prywatne, to napisałaś o tym tak, że faktycznie wszyscy potrzebowali tej lekcji, żeby to zrozumieć. Powiedz mi proszę, czy jak jednak mówisz o swojej córce, czy na przykład jak na Poland Rock wspominasz, no byłam małżatką, ale tak krótko, że to w ogóle w sumie nie jest udane i potrafisz o tym mówić i z uśmiechem i po prostu jesteś w takim momencie, że umiesz. Czy ty w jakiś sposób kalkulujesz, jak to się potem przekłada na kolejne przedrugi i co się może stać z każdym twoim zdaniem? Bo to jest taka pułapka pewnie. Wiesz co, to jest właśnie coś, co w mediach się bardzo zmieniło, od kiedy ja w nich debiutowałam już wiele lat temu. Czy w tej chwili naprawdę musisz uważać na każde słowo, ponieważ słowo, zdanie wyjęte z kontekstu, ono naprawdę brzmi inaczej. I boleję nad tym, że nie jesteśmy dla siebie życzliwi, że nie słuchamy się z życzliwością i nie relacjonujemy wzajemnie tego, co robimy, z życzliwością, z uważnością na drugiego człowieka. I to jest trudne, to jest tak naprawdę trudne, o czym chciałabym wam powiedzieć, drodzy widzowie i czytelnicy Wiwy, że doprowadzenie do sytuacji, że każdy z nas musi być wciąż czujny, to jest coś, co w ogóle odbiera nam spontaniczność i w ogóle radość z bycia sobą. Ale też z drugiej strony, wiesz, ja jestem szczera, ja jestem naprawdę otwarta, ja nikogo nie udaję. W życiu prywatnym głównie wyglądam tak samo, no może dzisiaj, wiecie, na ramówkę trochę lepiej się ubrałam, ale zazwyczaj jestem naturalna, bez makijażu. Dalej ty. To jestem ja, więc ja niczego nie ukrywam, tak? I staram się tym też dzielić z innymi. Natomiast w sytuacji, gdy jestem na plaży z moją córką i to jest jej czas, bo to nie chodzi nawet o mnie, ja sobie z tym radzę, naprawdę. Ale to jest przestrzeń nastoletniej, dorastającej dziewczyny, która była z mamą w takiej intymnej sytuacji, w takiej codziennej relacji, na którą wierzę, no, każdy z nas zasługuje. I to, że ta chwila została naruszona przez media, było to dla mnie po prostu bardzo, bardzo przykre i apeluję, bo to nie chodzi tylko o to, kto stoi za tymi krzakami i robi zdjęcie mojej nastoletniej córce, ale chodzi też o to, żebyście nie klikali w te linki, żebyście nie oglądali tych zdjęć, bo to naprawdę nakręca całą tę spiralę. Ja wierzę w to i zawsze to mówiłam w Fundacji Una Łeza. Bądźmy dla siebie życzliwi. Trzeba się wspierać, a nie oceniać i zachęcam do tego. Na koniec, czy ten pierwiastek stresu, że media mogą zrobić swoim zdaniem, wyrwać z kontekstu jak tylko chcą, sprawia, że masz włączony taki monitoring mediów, że jednak sobie podpatrujesz, co kto o tobie pisze, żeby zareagować w odpowiednim momencie? Chyba bym oszalała, gdybym miała cały czas taki monitoring mediów włączony, więc nie szalałabym z tym. Natomiast wiesz co, to jest też tak, że jest dużo życzliwych osób, które w razie czego zawsze podeślą taką informację. Jeśli trzeba reagować, to oczywiście reaguję, tak jak w tym przypadku, o którym rozmawialiśmy, ale ogółem staram się robić swoje i nie wnikać za bardzo w to, jeśli ktoś nie chcę być życzliwy dla drugiego człowieka, no to cóż, ja po prostu żyję tak jak lubię, a lubię jak jest miło, jak się lubimy. Balans, spokój, miłość. No i kończymy, proszę Państwa, bo to już na czworakach nam przechodzą pod aparatem. Wszystkiego dobrego, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci pięknie.